Hejka kochani, witam się z Wami serdecznie na moim kanale. Dzisiaj, jak już widzicie po tytule, będzie prezent, otwarcie całego kalendarza adwentowego, ponieważ był to taki niespodziewany prezent. Ja się mega zaskoczyłam, to po prostu ja nawet nic nie wspominałam mojemu Marcinowi. Ale on mi po prostu sprezentował ten kalendarz, bo wie, że ja uwielbiam te kosmetyki z Ritualsa, a z poprzednich kalendarzy wszystkie produkty po kolei zużywam i zawsze staram się je jakoś pokazywać w denku. A poza tym chciałam się zapytać, czy wszystko u Was w porządku? Mam nadzieję, że tak, że przygotowania do świąt idą pełną gębą i pełną parą. I może zaczynamy. No mamy grudzień i jedziemy z koksem. Otwieram cały kalendarz, więc zapraszam Was, kochane, do oglądania i mam nadzieję, że się miło zaskoczę. No dobra, lecimy. Ściągamy wszystko po kolei. Te kalendarze są tak przepięknie, powiem Wam, zawsze zapakowane. I tak, tutaj są w ogóle z tyłu opisane wszystkie produkty. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda z tyłu. O, widzicie? Tutaj jest opis i mamy wszystko. A ja sobie rozwiążę. Nie wiem, czy mam kokardę. A nie, ją się ściąga, bo ona jest na takiej gumce. Lubię po prostu ten moment otwierania tego kalendarza, ponieważ on jest przepiękny. To wykonanie jest po prostu cudowne. Zawsze Rituals przepięknie... o, zobaczcie. Rituals przepięknie zawsze ma takie fajne pomysły na zrobienie widoków z tych właśnie kalendarzy. No i co, kochane? Ja może powiem Wam tak. Rozłożę to wszystko. Zrobię ten domek, jak on będzie wyglądał i zaraz do Was wrócę, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Tak się prezentuje po złożeniu kalendarz. Zobaczcie, dziewczyny. Coś pięknego, powiem Wam. Ja tutaj tak trzymam dwoma rękoma, bo to jest ciężkie. I jeszcze tutaj są do tego lampeczki, ale niestety nie mam baterii. No trudno. Ale tutaj widzicie, macie piękny śnieg, piękne choinki i do tego jest taka jakby takie miasteczko i właśnie tutaj, gdzie są te okienka, one powinny być podświetlone, ale tak się przepięknie prezentuje. Uwielbiam te widoczki, powiem Wam, takie nawiązują do klimatu właśnie świątecznego. No i będę otwierać, dziewczyny, będę otwierać i lecimy. I tak, tak jak mówiłam, na początku będzie otwarcie całego od razu kalendarza, więc lecimy. Jedyneczka. Pod jedyneczką, co my tutaj mamy? Już sprawdzam. Zawsze mnie tak ciekawi, fajne jest to otwieranie, powiem Wam, tych właśnie domków, bo to jest bardzo fajna sprawa. Mamy świece, słodki jaśmin, no świetna sprawa. Tak piękne są te zapachy z tego Ritualsa, że dziewczyny, ja Wam serdecznie polecam, żebyście się zaopatrzyły chociaż w jeden jakiś kosmetyk, żebyście sobie przetestowały i zobaczyły, jakie to są świetne kosmetyki. To jest ogólnie, są, jak ja już Wam kiedyś mówiłam, to są kosmetyki holenderskie. Skład jest super, bo mają świetne właśnie z olejków eterycznych są produkty wykonywane. No i dobra, lecimy dalej, dziewczyny. Jedyneczka. Trochę mi to zajmie, nie? No bo muszę szukać wszystko. Wszystko po kolei. Dwójeczka. O, mam dwójeczkę. Dwójeczka jest taki duży domek i pod domkiem się kryje. O, nie mogę otworzyć. Już mam. Pod dwójeczką kryje się odświeżacz do pokoju, tak, to jest taki właśnie perfumowany i tutaj mamy mój ulubiony, bardzo fajny jest ten zapach, bo mam z tego krem do rąk. Mamy tutaj mleko ryżowe i wiśnie japońskie, biała, taka biała jakby wiśnia czy różowa wiśnia japońska. To jest pod dwójeczką.
później szukam trójeczki. A, mam trójeczkę. Trójeczka znowu coś dużego. Powiem Wam, że zawsze mi się przydają te kosmetyki, obojętnie co oni tutaj zapakują, zawsze wszystko miło po prostu się stosuje. I tutaj mamy, o, z tej nowej kolekcji, mamy tutaj Scarlet Oils Elixir, czyli to mamy piankę pod, to jest taka pianka pod prysznic, pojemność 50 ml, a tutaj Wam nie mówiłam pojemności, pojemność mamy też 50 ml, będzie fajne testowanko. Później czwóreczkę mamy też coś dużego. Ja jestem mega zadowolona, powiem Wam, bo lubię te kosmetyki. Tu się na bieżąco zużywa, bo tak, świece wypalacie, pielęgnacja do ciała, czy do ciała przeważnie. No to też wszystko na bieżąco lecimy z koksem, jak to się mówi. I proszę bardzo, balsam do rąk. Mamy tutaj Rituals of Ayurveda. To jest, zaraz Wam mówię, co tutaj jest za balsamik. Czy tu będzie coś napisane? No oczywiście, indiańska róża i słodki migdał, olejek ze słodkiego migdału. Też będzie fajny zapach. Nie otwieram tych produktów, bo wiecie, jak się otworzy, no to trzeba od razu zużyć, prawda? Już tutaj dalej lecę, później pod piąteczką już wiem znowu, bo to takie właśnie charakterystyczne są te opakowania do świec, więc widzę, że tutaj już mamy świece i mamy tutaj świece, przepiękny zapach, o nie, Imperial Rose, tak się prezentuje. Uwielbiam te zapachy, po prostu tak mnie przenoszą w świat takiego... po prostu, no takiego rytuału, to jest coś pięknego, ja nie umiem Wam określić, powiem Wam, dziewczyny, jakie są te zapachy, ale są takie dogłębne, takie intensywne, takie uspokajające, no coś pięknego, bardzo uwielbiam, to nie jest taki zwykły, wiecie, zapach kosmetyków, jak to wiecie, tylko takie właśnie coś związane z takim buddyzmem, z relaksacją, z takimi właśnie sprawami, jak lubicie, to polecam Wam. Teraz szukam szósteczki, szósteczkę mamy, choineczkę, coś innego właśnie. I pod szósteczką mamy, już otwieram, o, pod szósteczką mamy Spring Love i tutaj mamy taką mgiełkę do ciała i tutaj jest 20 ml, biała lilia i peach blossom. Bardzo fajne, ja lubię te, powiem Wam, na wakacje czy gdzieś na odświeżenie, takie mgiełki 20 ml, bardzo fajna sprawa. Siódemeczka, o, proszę bardzo, znowu coś tutaj mamy. Mamy Rituals of Oat, czyli tutaj mamy Oat and Patchouli. To będzie drzewo, tak? Drzewo jakieś? Jakie to jest drzewo? Zaraz Wam sprawdzę, dziewczyny, nie jakieś, tylko... Już Wam sprawdzam, moje kochane, nie będziemy się tutaj przecież domyślać, bo coś mi mówi nazwa tego, ale nie jestem pewna. Oat. Nie mam napisane, moje kochane, co tutaj jest napisane, tylko że to jest mgiełka, to jest znowu ten... pianka pod prysznic, bardzo, bardzo są wydajne, powiem Wam, te pianki, troszeczkę nakładacie, a powiem Wam, że jest bardzo intensywny. Mam następny duży produkt. I tutaj mamy 30 ml o Rituals of Mehr i tutaj mamy Body Moss to Oil. Słodka pomarańcza i drzewo cedrowe, ale to musi być po prostu zapach. I tu przed użyciem wstrząsacie, czyli to będzie olejek taki do ciała, ale świetny produkt. Jak to przetestuję, to sobie kupię pełnowymiarowy, bo jeszcze właśnie
z Rituals'a nie widziałam takiego olejku. Mieli właśnie w takich sprayach, a to mają w takim właśnie jakby piance pewnie, ale będzie świetny produkt do przetestowania. Dziewiąteczka. W domku się kryje taki malutki 10 ml i tu mamy z tej kolekcji Glow. Ja bardzo lubię, bo już w poprzedniej edycji miałam taki olejek do ciała, do twarzy Glow, właśnie takie rozświetlenie i świetny jest. I powiem Wam, że tutaj mamy anti-aging krem, szafron, kwiaty szafronu, tak, i Holy Lotus, więc też będzie fajny. No, nadaje skórze blask, zwalczając oznaki starzenia. Z tej kolekcji Glow, jak macie sklep stacjonarny z Rituals, to Wam polecam, bo ja mam, tak jak Wam mówiłam, resztkę takiego malutkiego olejku. Ja Wam pokażę w denku, to powiem Wam, bardzo ładnie rozświetla skórę. Ja sobie go zawsze, ten olejek, aplikuję na wieczór i rano jak wstaję, to po prostu świetna jest cera, a opakowanie takie 30 ml kosztuje chyba 40 euro. No to cena jest ciekawa, ale to tak jak mówiłam, aplikujemy pewnie pipetą, tylko parę kropli na twarz jest na pewno mega wydajne. Dobra, to teraz lecimy, kochane moje, z dziesiąteczką. Następna choinka. I pod choineczką kryje się kolejna mgiełka. No proszę bardzo, miłe zaskoczenie. Tutaj mamy napisane Sleep Pillow and Body Mist, czyli do pościeli i do ciała mgiełka. Scarlet Wood, lawenda i Scarlet Wood. Nie wiem, co to jest właśnie za zapach, no ale zobaczymy. Co mnie interesuje, ten Scarwood. Co to jest za drzewo? Tu jest lawenda, to będzie lekko mocnawy zapach. Czy my, będę Wam, dziewczyny, dawać znać na pewno, bo ja zawsze jak coś, to daję znać, jak zużywam po kolei produkty. Dziesiąteczka, teraz 11. Pod jedenastką mamy 50 ml olej arganowy shiitake i tutaj mamy nourishing shampoo. O, proszę bardzo, szampon jakiś. No proszę, to mnie zaskoczyli. Jeszcze szamponu chyba nie miałam nigdy. Szampon odżywczy, 50 ml, pewnie na dwa użycia będzie, jak na moje włosy. Bardzo fajnie, testowanko. Lubię, po prostu uwielbiam. Następny będzie dwunastka. I co? Pod dwunastką kryje się oczywiście świeca. Tak jak mówiłam, znam te zapachy. I tutaj mamy Oris Mimosa. O, też fajny, taki ciekawy, głęboki zapach. No kurde, już mam ochotę wszystkie odpalić, bo ja uwielbiam takie, Jezu, uwielbiam te zapachy, bo to mnie przenosi, tak jak Wam mówiłam, takie Bali, takie do medytacji. Ja uwielbiam takie rzeczy, uwielbiam po prostu. Dobra, lecimy dalej, dziewczyny, bo ten film będzie trwał mega długo. Dwunastka, teraz lecimy trzynastka, też większe opakowanko. Pod trzynastką mamy, miga mi bateria, Ice Shower Gel, organiczny bambus i japońska mięta. No to pewnie będzie coś dla panów, tak mi się wydaje. Chłodzący żel pod prysznic. Pewnie to się przyda dla Marcina. 70 ml. Teraz mamy czternastkę. O, pod czternastką, no to ja już wiem, co to jest, bo to jest takie leciutkie. Zawsze kojarzę z poprzednich kalendarzy. I tutaj mamy, dziewczyny, mamy myjkę, tak? Czy co to jest? O, tak, myjka. Mamy myjkę, proszę bardzo. Myjka, jak to myjka, zawsze się przydaje takie do, powiem Wam, do peelingu ciała. Piętnastka. Pod piętnastką mamy, co my tu mamy pod piętnastką? O, kolejny żel, relaksacja. To jest Scarlet Lotus Jujube jakiś. O matko, jakie te mają nazwy. To jest właśnie żel pod prysznic, taki właśnie w piance. One są świetne. No to widzę, że tutaj już mam do testów trzy takie żele.
fajnie, fajnie. Teraz mamy, już niedługo będzie koniec, szesnastka. Pod szesnastką co my tutaj mamy? O, coś tutaj ciekawego widzę. Rituals of Karma, Soap Bar, Holy Lotus, organiczna biała herbatka, czyli mydełko w kostce. O nie, dziewczyny, zobaczcie, jak się ładnie prezentuje. Ale zapach po prostu cudowny. Ja po prostu polecam Wam, dziewczyny, jedynie pójście do sklepu Ritualsa, jeżeli gdzieś macie stacjonarnie, gdzieś w większym mieście możecie zobaczyć to, ale świetne, normalnie mydełko przepiękne. Pierwszy raz w kalendarzu w ogóle jest mydełko takie w kostce, bo w poprzednich latach dwóch, jak miałam, bo to teraz mam trzeci rok pod rząd, to mam właśnie pierwszy raz mydełko. Jest osiemnastka, już myślałam, że nie ma osiemnastki. Dobra, pod osiemnastką kryje się... Pod osiemnastką kryje się body scrub, pasta, clay and white tea. Nie wiem, co to jest ten clay, ale będzie fajny. Produkt 70 ml. To będzie taki do właśnie peeling do ciała, scrub past, czyli taka pasta, tak? Tutaj jakby to przetłumaczyć, dziewczyny. Dziewiętnastka, mamy świecę kolejną, czyli już będzie czwarta świeca, zapach jade wine, taki specyficzny, powiem Wam, ale też ładny, czyli cztery świece już są. O, kolejny produkt jest tu, no kolejna, powiem Wam, pianka do Flaming Flowers i różowy grapefruit. Tutaj mamy shower gel kolejny, czyli już będzie czwarty, tak? O ile dobrze mówię, tak, czwarty. Pod dwudziestką kryje się choineczka. I pod choineczką kryje się... O nie... Znam tą kolekcję, tulipan i dżapa japońskie yuzu, bardzo piękna, mam tak, z tej kolekcji mam, dziewczyny, co ja mam, duże opakowanie, to jest mgiełka do ciała, a z tej kolekcji mam duże takie opakowanie właśnie tej mgiełki, bardzo ładny zapach, tak jak Wam mówię, tulipan i to mi się kojarzy w ogóle z tulipanem i właśnie z konwaliami, bardzo ładny zapach z tego jest. Jeden. Duże opakowanie 21 i mamy tutaj balsam do ciała, ryżowe mleczko i sherry blossom. Tak jak wcześniej, to jest właśnie ta wiśnia japońska, czyli 21, później 22 lecimy, dziewczyny. 22 znowu choineczka. Ja lubię takie otwieranie tych kalendarzy, no tak mnie to mega... O nie, dziewczyny, zawsze chciałam, no bardzo chciałam to przetestować. Zobaczcie, jaki świetnie się prezentuje. To jest, tutaj mamy taki olejek właśnie, taki, jak to, rozświetlający olejek do ciała. Bardzo fajne opakowanie, plastikowe. Ja jestem mega zadowolona, 30 ml. Fajnie, że to są właśnie takie plastikowe opakowania, bo zawsze możemy ze sobą w podróż to zabrać. No i lecimy, 23, duże opakowanie, ciekawe co tutaj jest, dziewczyny. Mamy tutaj, co my tu mamy, to co ja lubię, dziewczyny. Mamy tutaj Rituals of Jing, czyli mamy tutaj patyczki zapachowe, tak się prezentuje. Pojemność tego to jest, a wszystko jest napisane. Mamy pojemność 50 ml. Proszę bardzo, taki fajny, już kiedyś Wam też w poprzednich kalendarzach też były te patyczki zapachowe, bardzo fajne są, bardzo ładnie pachną. I ostatnie okienko, 24, co my tutaj mamy? Perfumy, no nie... Fajnie, że są perfumy damskie, bo pamiętam, że jak otwierałam chyba w tamtym roku perfumy,
To były perfumy męskie, a tutaj mamy perfumy damskie Rituals Reve de Hanam. Reve de Hanam. Proszę bardzo, oni mają zawsze, powiem Wam, takie dziwne nazwy tych perfum. Reve de Hanam. Reve de Hanam. Dobra, ja te perfumy mogę Wam otworzyć, ponieważ wiecie, perfumy to jak to perfumy zawsze się zużyje szybko, ale zobaczymy jaki jest zapach, bo kosmetyki, jak, tak jak Wam mówiłam, nie będę otwierała, ponieważ ja się staram wszystko po kolei zużywać, czy pod prysznic, czy do ciała. W dękach Wam wszystko opowiadam, pokazuję, a tu nie chcę otwierać, bo nie ma sensu, jedynie sobie odpalę świecę, bo tak mnie korci już, ale już psikam. Bardzo piękny, słodki zapach, wyczuwalna wiśnia, piękny zapach. Bardzo ładne dziewczyny, słodziutki zapach. Pojemność 15 ml. Tak się prezentuje. No i co dziewczyny? To już by było koniec? Jak szkoda. No ale mam nadzieję, że... Ja Wam zaraz pokażę, jak to wszystko tutaj tak wygląda. Kalendarz, powiem Wam. Bardzo fajne produkty, jak i do ciała, do pielęgnacji, do rąk, do odświeżenia pokoju, mieszkania. Tak się prezentują wszystkie kosmetyki. Ja Wam powiem, że jestem mega zadowolona. Bardzo fajny kalendarz, bardzo dużo tych produktów. Tylko, że niektóre produkty chciałabym, żeby na przykład były w większej pojemności. Tak jak na przykład ten z tej kolekcji Glow, na przykład tutaj mamy anti-aging serum właśnie do twarzy. No mogłoby być większe, bo jest 10 ml, mogliby chociaż dać, no nie wiem, tak jak tutaj na przykład 30, nie? Ale to nie, no 30 nie może być, bo to będzie już pełnowymiarowy produkt. To nie, dziewczyny, tak nie może być. No, ale ogólnie powiem Wam, że tak, jestem zadowolona. Będzie testowanie. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziłyście czas. Ja myślałam, że w tym roku u mnie na kanale nie będzie otwierania kalendarza, ponieważ ja nie zakupiłam sobie żadnego kalendarza, nawet ze słodkościami, bo jakoś tak mówię, kurczę, no nie wiem, jakoś w tym roku tak nie miałam takiej potrzeby, ale jak dostałam prezent, no to czemu nie? Bardzo miłe jest to i jestem mega zadowolona, ponieważ tak jak Wam mówiłam, bardzo lubię tą firmę Rituals. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziłyście czas. Niedługo się zobaczymy, niedługo się zobaczymy, niedługo się usłyszymy z Polski, mam nadzieję, dziewczyny. I pozdrawiam Was serdecznie, przesyłam moc buziaków. Zapraszam wszystkich i chłopaków również. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji mojego kanału Nowe Osoby. Dziękuję za osoby, które już są ze mną mega, mega długo. Dziękuję Wam, jesteście po prostu mega i po prostu ten kanał by nie istniał, gdyby nie Wy. I dziękuję, że komentujecie, że się odzywacie, że mamy taką, taki kontakt właśnie przez internet. Szkoda, że przez internet, bo ja bym chciała się z Wami wszystkimi zobaczyć po prostu w cztery oczy, jak to się mówi, bo to jest coś pięknego, poznawać nowych ludzi. Uwielbiam rozmowy z ludźmi, przede wszystkim to wiąże ludzi, rozmowa to podstawa. No i co, kochane, będę już kończyć, bo już się zaczynam znowu rozgadywać. No i co, w następnym filmiku chyba będzie już rozdanie, ale no to wyczekujcie, wyczekujcie i tak jak mówiłam, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Pa!